Witamy serdecznie z tej strony kncblenderrap.pl, ze mną super style, super i style, czyli Groch i Szu. Dzisiaj trafił ty. Tak, bo to tak zawsze po twarzach próbuję przypasować. Ale, te, dzisiaj Groch, ale czasami to ja jestem super, nie? Możliwe, że lepiej wyglądało. Słuchajcie, ja chciałem na początku rozwikłać z wami takie dwie tajemnice. Pierwsza z nich odnosi się do roku 2005, kiedy to super style zostały zawiązane. No i pytanie teraz jest takie, ponieważ na Facebooku przeczytałem na waszym fanpage'u, że geneza projektu Super Style jest owiana mistyczną tajemnicą. No i ja chciałem zapytać, czy to jest ten dzień, kiedy dowiemy się. Mistyczna tajemnica to jest, można powiedzieć, takie potoczne wyjaśnienie oparów alkoholu i wakacji, nie? Można tak to nazwać. Bo to było mniej więcej tak, że poznaliśmy się wówczas chwilę przed wakacjami przez naszego ziomeczka, z którym tam Groch już coś dubał. No i tam Groch usłyszał, że ja coś tam sobie rapuję, tam do szuflady, straty, pierdaty. No i stwierdził, wiesz, jakbyś chciał jakiś beat, nie? No tam, wiesz, dawaj, nie? No i w zasadzie... No tak było kiedyś, tak powstawały projekty, no nie? Tak, no i w wakacje byliśmy tam w Mierzynie, mam do dzisiaj domek koło Międzychodu. No i tam freestyle nabombane co wieczór, nie? Alkohol, jaranie i freestyle. No i w zasadzie wtedy powstało super style, można powiedzieć, nie? No i tak się wtedy zawiązało. Zaczęło się ściąganie sampli. Do dzisiaj pełna szuflada płyt z samplami. No i here we are. No czyli mamy rozwiązanie pierwszej zagadki. Nie, może coś Andrzej dodał, tak, może ja czegoś nie pamiętam. Znaczy ja mógłbym dodać tyle, że to co jest znalazłeś na stronie internetowej, to ja napisałem, po prostu wymyśliłem taką bzdurkę, żeby zabrzmiało bardziej tajemniczo. Marketing. Dokładnie, marketing taki, wiesz. Tajemnica się zawsze dobrze sprzedaje, ale dokładnie tak jak on powiedział, poznaliśmy się w Mierzynie na wakacjach, czy nie, poznaliśmy się wcześniej, w Mierzynie stworzyliśmy super style, jeszcze wtedy pod nazwą chyba Groch Szu, tak? Tak, to było... Wolny styl, wolne słowa. To było takie tymczasowe, to zniknęło, no później super style powstało jakieś tak kompletnie, wiesz, z dupy, że tak powiem, nazwa. Jest, jak jest, została. Nie zostało. I po prostu. Dobra, i od razu tym tropem idąc tutaj, tej genezy z 2005 roku, pierwsza płyta, czyli Źródło, wyszła dopiero w 2009. No ja chciałem was zapytać, co przez te 4 lata robiliście takiego ciekawego, że 4 lata aż wam zajęło od zawiązania super styli, żeby wypuścić coś. To znaczy tak, jak sobie prześledzisz naszą dyskografię, to wszystkie płyty powstawały długo. To jest taki nasz jakiś... Tak już jest, po prostu. Ja w tym czasie robiłem jedną płytę ze Stachem. Ona wyszła w 2006. Jak ją skończyłem, to praktycznie od razu zaczęliśmy coś dłubać z Szu. Czemu tak długo? O ile mnie pamięć nie myli, to mając bardzo dużą ilość materiału, wyrzuciliśmy chyba połowę materiału i nagrywaliśmy następne traki. Najczęściej tak było, że mieliśmy już jakiś materiał, dochodziło nowe traki, stwierdziliśmy, ej, ten jest lepszy, to wymieniamy tamten. Ej, ten jest jeszcze lepszy. No i tak, wiesz, pół płyty wypadło, doszło pół następne. No i tak jest, no zawsze dłubiemy w tym dosyć długo, żeby była jakoś jak najlepsza, przynajmniej według nas. I dlatego tyle to trwa najczęściej, nie wiem, jakieś 3-4 lata i tak dalej, nie? No ja jeszcze dodając, bo zanim mogę pojawiła się płyta, to już niewielu pamięta. Najstarsze poznańskie żule już nie pamiętają. Raz, że był Zakład Ubezpieczeń Stylowych numer w konkursie na sławetną płytę Poznań Jestem Stąd. Dzisiaj Biały Kruk, chodzący za jakieś horrendalne pieniądze. To chyba DJ Hem był w ogóle tam w jury, coś. Nie, ty myślisz o innym numerze. Ty myślisz o numerze Słowo. Był jeszcze sobie numer Słowo, który pierwotnie był w ogóle nagrany na jakimś kradzionym bicie. Groch później wysmyczył bit i wysłaliśmy to do Hilka Wrony. Chino XL to był monolog, który nigdy się nie ukazał. Zajebisty numer to był wtedy. Teraz dzisiaj jakbym go słyszał, to bym się posikał z żenady. No, jak Zakład Ubezpieczeń Stylowych, to bym czemu ostatnio człowiek. A ja w ogóle pierwszy, ostatnio tak sobie to rozkminiłem, że pierwszy raz w ogóle jak słyszałem ciebie rapującego, to była akcja stworzona przez drugą strefę. Stowarzyszenie jakieś tam zrobili, druga ta strefa rekord. Ta składanka straszna, nie przypominam mi o tym kawałku. Tak, i tam mieliśmy jakieś zebranie w ogóle w Bunubie, jakieś głosowanie, kurde, kto lepiej nawinął, kto gorzej, wybieranie ludzi do pierwszego kawałka.
Tam dwie płyty chyba były, nie? Coś tak, ja dokładnie już tego też nie pamiętam, bo to były zamierzchłe czasy. Ja tam byłem z tym. Jak on miał te, ja z nim studiowałem, Piotrek Urbaniak. MPR. MPR, tak. MPR, tak, no. On miał na Kopernika ciężkie życie, pamiętam. No, pozdrawiamy MPR-a. Bardzo, przecież tam był. Bardzo, bardzo sympatyczny kibic Barcelony pewnie do dzisiaj. No to były tak, to były ciężkie czasy dla MPR-a, nie? Jeszcze tam właśnie w podziemiu gdzieś tam działał, bify z Kobrą przecież wtedy były. A on kurde był przecież spokojny chłopak. Tak, 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 oczywiście, że tak. Prowadził też swoją przecież audycję w Radiu Globie jakiś czas temu. Wiesz, co z w ogóle z nim grane, bo ja... Nie, teraz nie wiem. Wiem, że w tym Radiu Glob siedział, teraz nie mam pojęcia. Ale pozdrawiamy jak najbardziej, oczywiście. Pozdrawiamy. Słuchajcie, no wy jesteście oldschoolowcami, takie mam wrażenie, dość mocno jednak. Przynajmniej po tym, co do tej pory mieliśmy okazję od was słyszeć. No i ta wasza oldschoolowość się przejawia też w jeszcze jednej rzeczy. No kiedyś raperzy, teraz oldschoolowcy, no to kiedyś raperzy na przykład to nie było tak, że oni mieli zawód raper, nie? Oni jeszcze pracowali w swoich normalnych pracach i wy też pracujecie, macie poza rapem jeszcze normalną pracę. No i wy się zajmujecie w zasadzie dość ciekawymi rzeczami z tego, co przynajmniej mi się wydaje. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, natomiast... Ja wyginam imadła na przykład, no to, do wiertarek. Poza wyginaniem imadeł do, i tak dalej, to ty pracujesz jeszcze w My Music. Tak, czym się zajmujesz w My Music? My Music zajmuje się głównie dostarczaniem utworów do wszelkich serwisów streamingowych. Przypilnowaniem, żeby zgadzały się kredyty, żeby utwór był pewnej jakości, plus tam, wiesz, daty premiery, jakieś tam lobbowanie do edytorów playlist na tych ważniejszych serwisach typu Spotify. Nie wiem, ile mogę mówić, nie wiem, ile mi tutaj, wiesz, czy zaraz mi Remik albo mój szanowny kolega Marcin nie urwą głowy, także już nie za dużo. No plus Mugo, taka nowa platforma, którą sobie moim zdaniem kapitalnie wymyślili moi szefowie, która jeżeli się przebije, no ma szansę mocno zrewolucjonizować rynek, bo nie będziesz potrzebował nikogo, żeby wydać swoją muzykę tak naprawdę. Nie tyle fizycznie, co cyfrowo, nie? W zasadzie polega to na tym, że zakładasz swoje własne wydawnictwo cyfrowe tam, podpisujesz umowę, ofertę, nie płacisz nic, ani grosza, dzielisz się jedynie ewentualnymi zyskami z treści, które udostępniasz. No i co, siedzisz w chacie, włączasz beat, nagrywasz kawałek, nawet nie robisz masteringu i możesz go wrzucić we wszystkie serwisy na świecie. No właśnie, bo ja też ostatnio się dopiero, wiesz, skapnąłem, że tak naprawdę nie mogę sobie wrzucić na Spotify. Możesz. Ja jako ja nie mogę. Możesz. Mogę. Możesz, jak założysz sobie... No. Później. Mugo.pl, zarejestruj konto swojego wydawcy, ja cię no przeprowadzę. No to mogę przez to Mugo dopiero to zrobić. Nie? Tak, ale za wszystko tak. Sam odpowiadasz, masz pełen wgląd w to, co się dzieje, masz cały czas wsparcie naprawdę zajebistych ludzi, którzy ci bardzo chętnie pomogą w razie czego, jak będziesz miał jakieś pytania. Okej, okay, a wcześniej zajmowałeś się też dziennikarstwem rapowym, przez długi czas przeprowadzałeś dziennikarstwo, mocne słowa, znam człowieka, który twierdził, że trzymałem tylko mikrofon. Rozumiem, ale faktycznie... Już nie masz związku żadnego z poznańskim rapem. No siłą rzeczy, no wiesz, to nawet nie chodzi o to, że to była czyjaś wina, czy nie, po prostu tak się potoczyło, że już nie było takiej nie, opcji. Nie, to absolutnie nie. Nie, nie. Wielkie pozdro, chudy, bo to był naprawdę kapitalny czas, jeżeli chodzi o to, czym się zajmowałem i wydaje mi się, że jednak trochę fajnej roboty zrobiłem, mówiąc nieskromnie. No i ja nawet dla mnie samego wychowywanego od początku, no wiesz, na góralach i pejach tutaj od dzieciaka, no to pogadanie z nimi tak oko w oko i zrobienie wywiadu, no było fajną rzeczą, nie? No ale nawet, wiesz, z tą podziemną wiarą trochę ich tam wyłuskać, wyciągnąć, no też mieliśmy okazję pogadać zresztą. Też było fajną sprawą. Najbardziej mi się podobało, jak właśnie oni widzieli, ty też widziałeś, ty, on słuchał tej płyty i chuj. No tak, no bo on to... słuchał tej płyty! To wcale nie jest takie oczywiste, nie? Gdzieś tam, kurczę, idziesz na wywiad i się okazuje, że gość totalnie jest nieprzygotowany, nie? Siemanko. Groch. Tutaj ja mam teraz zagrychę, ja nie wiem, czy ja dobrze myślę, no. Natomiast ty się zajmujesz dziennikarstwem filmowym. Tak, dobrze myślisz, zajmuję się dziennikarstwem filmowym. Wcześniej pisałem dla Nuance. Teraz od jakichś 2 lat już, może 1,5 roku, coś takiego, nie, chyba już prawie 2 lata, piszę dla naekranie.pl. No tak, dziennikarstwo filmowe w zasadzie, recenzje, artykuły, duże teksty, no, okay. Felietony. Człowiek słowa pisanego w dodatku i powiedz mi, nie ciągnęło ci nigdy do tego, żeby rapować, żeby pisać te teksty? Nie, ponieważ a, nie potrafię rapować, b, nie potrafię pisać dobrych tekstów, choć podobno jakieś puncze tam umiem napisać, ale to jest bardziej po prostu dla zwały pisania jakichś tam bzdurek sobie, niż jakikolwiek kompetentny tekst, który byłbym w stanie zarymować i nagrać jakiś utwór i stwierdzić, okej, to jest dobre, zostaję raperem, trzymam się bitów. Okay. Także
Może kiedyś. Dobra. To nawinął Enrique, nie umiesz rapować, pisz książki, także może jakieś wydawnictwo tutaj. Coś tam jest. Okej, słuchajcie. Mówiliście, że te wasze płyty powstają dość długo i chciałem zapytać, ile powstawało wszystko? Czy dokładnie potrafisz to jakoś ustalić, ile ma najstarsza skoro? Wszystko powstawało, no cóż, najdłużej ze wszystkich naszych albumów, no bo tak. Znaczy tak, Mydło było 2013, wszystko wyszło 2020, ale to nie jest tak, że przez te 7 lat robiliśmy cały czas ten album. Nie? Mamy coś takiego, że jak skończymy dany album, to jakby... Tu jest wyjątek teraz, przy tym... Teraz jest wyjątek, ale najczęściej jest tak, przynajmniej u mnie to nadal działa, że po skończeniu materiału ja po prostu mam jakby dość na jakiś czas i mam bitowstręt, muzykowstręt, po prostu nie chce mi się, nie dotykam, nie robię i po prostu to musi przyjść znowu ten moment, wrócić. Wena, że tak powiem, to jest taki trochę writer's block, można powiedzieć, tylko że muzyczny. No i cóż, co mogę dodać tutaj jeszcze? No jak już ruszyliśmy z kopyta, no to dosyć szybko to poszło, nie? Rok, dwa lata maksymalnie, nie wiem. Pamiętasz? Nie! Wiesz co, jest tam kilka numerów, no zwłaszcza jeden, który jest turbo stary i w zasadzie niewiele by nawet zabrakło, żeby znalazł się na mydle, bo Noce i Dnie jest bardzo starym kawałkiem. Przy czym on faktycznie przechodził jakieś tam liftingi, wiesz, zmiany melodii. On pierwotnie był w ogóle cały rapowany, a teraz no, sam wiesz jak jest. No i tam wiesz, jest dużo numerów, gdzie wiesz, gdzieś tam jakieś zwrotki, sobie napisane jakieś klawione bity, a przy pracy nad tą płytą, jak mówię, ty, ta zwrotka pasuje na ten bit, ale pasuje, ty grochu, pasuje w chuj, jakby co, napisałem już drugą zwrotkę i refren. I tak to mniej więcej wyglądało i po prostu przyszedł jeden wieczór, że ja przejechałem tutaj, o Jezu, żeby ci nie skłamać, 23? Siedziałem całą noc, Groch w ogóle robił wszystko, żeby nie włączyć AC Tropa. Był w zajebistym nastroju w ogóle do czegokolwiek, nie? Po prostu cały czas zagadywał, miał do mnie pretensje, że nie chce z nim rozmawiać. Kurwa, no tylko się widzimy. Ale w końcu go zmusiłem i się chłopak sam zajerał i później w zasadzie sam, ty, tu kiedy wpadasz na następne? I wiesz, przyjeżdżałem, nagrywaliśmy 3 kawałki, później zdarzało się jeszcze raz nagrać, bo stwierdziliśmy, że można lepiej. No i tak naprawdę ostatni rok przed płytą to był taki najbardziej intensywny okres, gdzie żeśmy nagrali najwięcej, najszybciej, najlepiej. Więc ja bym wyciął ze 3-4 lata z tego, nie? I gdyby to był normalny proces, to by ta płyta pewnie wyszła w 2016. A kto kogo tutaj goni do roboty tak naprawdę? Czy to jest tak, że najpierw powstają bity, czy najpierw Szu pisze teksty, a później Groch mówi kurde... A jest bardzo różnie. 15 tekstów, bo ja mam jeden bit zrobiony. Myślę, że Grochu to potwierdzi, że jest bardzo różnie, bo bywa tak, że on ma milion bitów, a ja nie wiem co z nimi zrobić. A bywa tak, że ja później nagle, wiesz, z tej bity wyciągam ten, pasuje mi pod to, a tak w ogóle to ma jeszcze 18 nowych numerów, nie? Wygląda to mniej więcej tak, jak ostatnio ktoś napisał o nas, co bardzo nas urzekło, że ktoś to wyczuł, że jednak się trochę uzupełniamy i tak potrafimy się wyczuć nawzajem, się motywować, dopingować, prowokować wręcz do czegoś nowego. No, Krzysztof Nowak, ex Nuance, ex Playboy, ex chuj wie co jeszcze, ale same dobre redakcje, Także pozdro wielkie, dzięki chłopaku. Także myślę, że tak to wygląda. No nie wiem, Grochu, potwierdzisz, zaprzeczysz? Zaprzeczam wszystkiemu, co ten pan powiedział, nie znam go. No tak, nie ma tutaj żadnej reguły. Raz są bity i on coś na niej napisze, raz są teksty i ja dorabiam bit do gotowego tekstu. Na przykład on nagrywa na jakiś zagraniczny instrumental lub jakiś bit i staram się wpasować po prostu w ten klimat, który on jakby wymyślił, nie? Tyle. Tutaj nie ma żadnej większej filozofii, powiem ci szczerze. Dla nas nie ma, dla niektórych. I jak już masz mikrofon, ja chciałem ciebie od razu zapytać, bo tak sobie słucham i słucham tej płyty i nagle, kurczę, w kawałku pcham do końca, wjeżdża mi beat i ja mówię, no Sunlux, mówię, no przecież to jest rodem normalnie po prostu wyjęte z tego kawałka, ten instrumental. Dlaczego aż tak mocno? Dlaczego aż tak, wiesz, no tam mimo wszystko, kurczę, nie ma wątpliwości, że to jest to, nie? Przede wszystkim... No sample, tak, natomiast... No... Przede wszystkim jako producent ja mam taką, wyznaję taką zasadę, że jeżeli coś jest dobre, to nie należy tego psuć. Są producenci,
którzy mają misję, żeby sample pochlastać tak, żeby w ogóle nie było słychać, kompletnie powywracać, pochlastać na takie jakieś malutkie skraweczki. Ja tak nie lubię. Jeżeli coś płynie dobrze, to moim zdaniem nie należy tego psuć. Ja nie czuję jakiejś żenady, że tam leci cała pętla czy coś, bo ja i tak do każdej mojej pętli dodaję tło, dodaję jakieś drugie dno, drugie dodatki. Tam się zawsze dzieje coś, wiesz, pod spodem. To nigdy nie jest tak, że to jest pętla, która sobie leci i po prostu bum, nie? Chociaż na przykład Griselda tak robi, nie? Biorą ci całą, kurwa, pętlę, lekko tylko zwalniają i gościu ci rapuje na tej pętli i brzmi zajebiście, więc no, wiesz, nie? Ale dlaczego Son Lux? W dużym skrócie, byłem w kinie na jakimś filmie, nie pamiętam co to było. Przed tym filmem leciała zapowiedź filmu, którego tytułu nie pamiętam, z Vincentem Cassellem. I w trailerze był ten sample. Mówię, ja pierdolę, co to jest. Nie wiedziałem, że to jest Son Lux, więc wyszukałem, od razu wpisałem, mówię, okej, Son Lux, ściągnąłem, zrobiłem z tego beat. Beat najpierw poszedł dla Kubiszewa, którego pozdrawiam. Później okazało się, że idealnie nam pasuje do tekstu i po prostu zagadałem z nim, czy kurde, odstąpiłby nam ten beat, który byłby dla niego. Ja mu zrobię jakiś inny kiedyś. Mówi, stary, nie ma problemu, zero problemu, także tak, nie. Halsey miała ten sample, G-Eazy miał ten sample, także nie czułem żadnego jakiegoś problemu, żeby również wykorzystać ten sample, nie? Tyle. No dobrze, zbliżamy się wielkimi krokami do takiego bardzo, bardzo niebanalnego tutaj pytania, ale mam duże pole do popisu, ponieważ no jest to pierwszy wywiad tak naprawdę wasz z tą płytą. I ostatni. Dlaczego wszystko? Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty? To jest bardzo proste, bo na tej płycie jest wszystko, można powiedzieć, co siedzi w nas. Emocje, miłość zawiedziona, miłość spełniona. Głównym motywem przewodnim, co zresztą później przełożyliśmy również na wkładkę w muzyce, jest czas. Praktycznie w każdym utworze pojawia się czas i ta płyta jest jakby wszystkim, co się w tym czasie dzieje, nie mówiąc filozoficznie. To znaczy, wiesz, zmaganiem się z tym czasem, płacz za utraconym czasem, nadzieją i strachem przed nadchodzącym czasem. Wszystko, po prostu tam jest wszystko. Nie? No tak, jest wszystko i jest też, można w tym wszystkim zawrzeć to, że tam są bardzo rozbudowane kompozycje i to mnie w zasadzie zaciekawiło, bo to nie jest takie klepanie od pętli do pętli. Tam jest dużo właśnie takiej melodyjności, tam są wstawki śpiewane i chciałem zapytać, czy to jest wasza inwencja, czy posiłkowaliście się tutaj, że tak powiem, jeszcze osobami zewnętrznymi, bo wiemy, że na płycie też pojawia się chociażby pojawia się Zuza, tak, która... Zuzanna Janosik, pozdrawiamy. Zuzannę pozdrawiamy i Zuza, mając wykształcenie muzyczne, to ja węszyłem, że może ona wam tutaj pewne patenty... Tak. I węszyłem, tak, że to ona te pewne patenty tutaj wam sprzedawała, pomagała. Nie. Większość, jeżeli chodzi ci o refreny śpiewane, wszystko jest zasługą Bartka. Praktycznie każdy refren śpiewany wymyślił on. Chociaż Zusa chyba jeden refren też wymyśliła. Też nie jestem pewien. Częściowo. Tak. Także tak, na pewno pomagała mi przy niektórych basach. Siedzieliśmy sobie i graliśmy tam niektóre basy, z którymi miałem problemy. Także w bitowo też tam mi pomogło jak najbardziej. Refreny tak, refreny są Bartka, on sam już poszedł jakieś czas temu w śpiewanie. A tylko kończąc twoje pytanie o wszystko, muzycznie, bitowo też był taki miszmasz tego, co mieliśmy. Stylistyka, którą nazwałbyś True Schoolem, stylistyka, którą nazwałbyś New Schoolem, stylistyka, którą nazwałbyś nie wiadomo czym, muzyką typu retrowave, wszystko mieliśmy tam. Rockowe sample, soulowe sample, nu-soulowe sample, elektroniczne sample. Był kompletny miszmasz. Tylko stwierdziliśmy, wszystko. Tu jest wszystko. Czyli tak, proste. Ja potwierdzę, że w zasadzie inspiracją do tego, jak to się dzieje na tej płycie, byliśmy sami dla siebie chyba, wiesz, i to tak wszystko się dzieje samoistnie. U nas nie ma nigdy jakiejś wielkiej kalkulacji nad tym, jak ma wyglądać numer, czy wypada coś zrobić, czy wypada coś zagrać. Jest to dla nas w gruncie rzeczy, wiesz, nadal ogromna zabawa i chęć zrobienia czegoś może inaczej, ale żeby to wypłynęło samo.
a nie, że ja sobie skalkuluję, że o, tutaj zaśpiewam tak, srak. Wszystko dzieje się, po prostu się dzieje. Czyli na pytanie, o czym są wasze kawałki, opowiadacie o życiu. No, tak, no ale no co mam ci innego mądrego powiedzieć? Nie, no jasne. O kurde, tej fizyce kwantowej, o kurde życiu Steve'a Jobsa, no nie. Nie ma co tak naprawdę często dorabiać ideologii do tego, no kurde, każdy rzeczywiście nawija. Mówię o swojej rzeczywistości i to, w jaki sposób ja ją rozumiem, tak. Nie? Wie, ktoś by zrozumiał inaczej, bo każdy jest inny, no. Ale ja w taki sposób ją obieram, w taki sposób, nie wiem, na mnie zadziałały pewne wydarzenia, czy tam ludzie. No i dzieje się po prostu. No dobrze, słuchajcie, na płycie jest Pantarej. 15. Wszystko jak płynie, wierzę w siebie, dostarczy. A wiesz, a pełen pokus. Pełen pokus, tak. 15 kawałków, tyle jest na płycie, to jest dość dużo kawałków. I chciałem was zapytać, czy to jest wszystko, co zostało nagrane na płytę, czy jakieś odrzuty z płyty są też? Z odrzutów byśmy uzbierali drugą płytę. Myślę spokojnie. I nie zamierzacie ich nigdzie już puszczać? Nie, no jeden poszedł chwilę wcześniej. Ragnarok, koniec tematu. Okay, on tak. Poszedł chwilę wcześniej, on poszedł w ogóle z kanału YouTube Poznańskiego Rapu. No ja tam powiedzmy, że naciskałem jeszcze na parę rzeczy, ale w końcu odpuściłem, no nie będę kopał się z koniem, skoro go chuj nie czuję takiej potrzeby. Ale nawet nie, że na płytę, tylko że luzem, żeby je wypchnąć, nie? Ja może gdzieś tam sobie je przemycę bez żadnych masteringów i tak dalej, gdzieś tam, bo ja tam lubię troszeczkę takiego podziemnego sznytu, że gdzieś tam coś wyjdzie, wiesz, tak jak swojego czasu wyszedł lata temu Bootleg Małpy, nie? Z płyty, którą stracił i wyszły trzy kawałki, one przecież bez żadnego masteringu. Czy chociażby epka Kendricka, która jest cała bez masteru, nie? Bez miksu w zasadzie. Chociaż tam, jak ja usłucham, to ja tam nie jestem taki przekonany, czy tam żadnego masteru nie było po samym brzmieniu. No ja bo na tym poziomie to by sobie nie pozwolili już, no. Tam sam się mix robi. No, sam się robi. Poprawia ci, wiesz, slary, wszystko. Na płycie jest trzech gości w zasadzie i to są, to jest Pagus, to jest Deep i to jest Bish. No i o ile Pagus i Deep z racji waszego sędziwego wieku tutaj i korzeni poznańskich są dosyć oczywistymi tutaj, oczywiste jest dlaczego się pojawili, tak Bish ciekawi mnie tutaj bardziej i ja mam pewną teorię na ten temat, w jaki sposób on się pojawił, trochę na sobie bank pokopałem. Nie trafił, na bank. O, pokopał, to może jednak, słucham. Zaskoczę was może. Słucham researcha. 2014 rok. Małżonka twoja robiła zdjęcia. Tak, jednak. Czyli to jest tak. Tak, dokopałem się i robiła zdjęcia Bishowi, nawiązała z nim jakąś tam znajomość i w ten sposób udało się też przekonać go do udziału w projekcie. No tak, nie ukrywam, że moja ukochana druga połówka, najlepsza na świecie, miała duży udział w lobbowaniu, aczkolwiek na tyle, na ile poznałem pana Jarosława, to myślę, że gdyby numer był kiepski, to by po prostu się nie dograł i tak i tak. A w zasadzie od samego początku, nawet jak ja już o tym mu wspomniałem w Wrocławiu, jak go na koncercie poznałem, to nie było żadnego problemu, on z takim szelmowskim uśmiechem, wtedy pamiętam, do dzisiaj powiedział, trzeba sobie pomagać, nie? I to było takie mega zajebiste. Także no nie ukrywam, że taki trochę mój polski goal został osiągnięty, bo no, bardzo, bardzo do Bisha mi było zawsze blisko. Ja to zawsze mówię, że Bish potrafi powiedzieć rzeczy, które ja czuję, a których ja nie umiem wypowiedzieć. I naprawdę, no, rapowo i lirycznie jest mi bardzo bliską osobą, także no, dla mnie to jest ogromna rzecz, że on jest na tej płycie. No słuchając ciebie, podobnie jak Bisha, czasem człowiek musi sobie przewinąć parę razy do tyłu. No u Bisha chyba nawet częściej. On potrafi głębiej sięgnąć, tak mi się wydaje. W każdym razie, no, dla mnie to jest nadal big thing. Nie? A są jacyś goście, którzy odmówili wam do grania się do płyty? Na tą płytę? Tak. Nie. Nie. Wszyscy byli chętni. Tak. Przy czym nie odmówili z racji tego, że nie wiem, nie chcieli, ale głównie z takich powodów, że jako, że sami są zapracowani i wiesz, no rozmawiali ze mną osobiście, to mówili, że... No, nie wiem, czy kurde, no mówisz ksywki... Czekasz telepatycznie. No nie, no bo wiesz, ja nie mam z tym problemu, żeby mieć ksywki, bo też nie mam do tych ludzi kompletnie pretensji o to. Ale no, wiesz, wierzę, że i tak z tymi ludźmi z poznańskiej sceny uda mi się jeszcze coś nagrać, bo chciałbym, tak? Nie będą chcieli, to trudno, nie będę się przecież, wiesz, o to obrażał, no bo nie wiem dlaczego. Ale były takie ksywki, w czym były.
Ja mogę, że jeszcze tylko dodam, że miałem dwa marzenia, jeśli chodzi o polskich raperów, znaczy więcej, ale takie, wiesz, jedno z paru marzeń to było nagrać numer z Deepem i nagrać numer z Biszem i oba spełniły się na tej samej płycie. Także szczęście. Wszystko. Słuchajcie, czy wy jesteście zadowoleni z odbioru płyty? Macie jakieś statystyki odnośnie, znaczy macie na pewno, ile sprzedaliście sztuk? To są trudne pytania. No słuchaj, każdy artysta ma głód odbioru i obojętnie ile będzie miał, zawsze będzie uważał, że powinno być więcej, że zasługuje na więcej. Także tak, z jednej strony cieszy mnie odbiór. Parę bardzo fajnych osób o nas wspomniało czy napisało, jak na przykład Marcin Flint, jak na przykład Nowak. Jak na przykład Good Kid. Tak, recenzje. Tak, bardzo fajne recenzje. My zawsze się śmiejemy, że my jesteśmy... to będzie trochę bragging, ale zawsze się śmiejemy, że my jesteśmy ulubionymi raperami raperów. I recenzentów. I zawsze dostajemy dobre propsy od raperów, znajomych raperów i innych raperów. Także... Tak, kamera tego nie widzi, z boku siedzi... Kamera tego nie widzi, z boku siedzi Piotr PTR z Apraxii. Pozdrawiamy Apraxię. Sprawdźcie Apraxię. Powiem wam tylko krótko, nie? Jak się wchodzi na teledyski Apraxii, widzi się wyświetlenia się zepły tam. Gość kurwa tak przewija, nie? Że głowa mała, patrzysz pod spodem i mówisz, ale jak, ktoś mu ucina? Nie wiem, banują go gdzieś, czy what the fuck? Sprawdzajcie koniecznie, bo naprawdę, kurde... Pojebało słuchacze na powierzchni w tym kraju. Apraxia. No tak, ale właśnie we wszystkim jest jakaś przyczyna, nie? I ja sobie tak też rozkminiam to pytanie o wasze zadowolenie z odbioru. To też miało swój cel, ponieważ jeżeli mielibyśmy wejść w szczegóły i próbować dociec, dlaczego tak jest i dlaczego mimo wszystko ten odbiór nie jest lepszy i większy, taki jak, nie wiem, życzyliby wam tego chociażby ci recenzenci i raperzy, no to wchodzimy chociażby na warstwę tekstową, tak, która tutaj... No i teraz pytanie, czy co, nie masz skoro znasz, ochoty, to wypowiedz. Nie masz ochoty pójść na jakiś kompromis, uprościć tego troszeczkę? Ale ja nie myślę nigdy o kompromisach, ja nie potrafię, wiesz, pójść na kompromis i nie wiem, napisać coś, żeby się sprzedał, po prostu nie wiem, jak to zrobić nawet. Powiem ci szczerze, mam jakiś, nie wiem, ubytek w mózgu, który mi nie pozwala tego przekalkulować i zrobić coś łatwostrawne po to, żeby zadowolić ogólnego słuchacza rapowego w Polsce. No nie oszukujmy się, polski słuchacz rapowy mieści się w granicach 16-24, powiedzmy, tak mniej więcej, jak spojrzysz sobie na statystyki Spotify'a chociażby. No umówmy się, ludzie 16-24-letni nie są w stanie, choćby bardzo chcieli, zrozumieć naszego życia, tak jak my nie jesteśmy w stanie zrozumieć ich życia. I to nie jest ani ich wina, ani nasza wina. Tak po prostu jest. Nasi starzy też nas nie rozumieli. Nie rozumieją nas do dzisiaj. A my ich nie rozumiemy. Więc w gruncie rzeczy umówmy się, że moim zdaniem jest tak, że ludzie, którzy w tym kraju słuchają rapu i są w naszym wieku, nie słuchają polskiego rapu. Bo nim raz, że żygają, dwa, że jest za mało treści, które oni by chcieli posłuchać. Trzy, nie chce im się już szukać i nie dziwię się, bo jest przez wszystkiego kanałów wszelkich i tak jak kiedyś naprawdę musiałeś pokopać, żeby dostać tą muzykę, którą chcesz posłuchać, tak teraz nie ma takiej potrzeby. Wszystko masz tak, nie? Nawet jeżeli jest to niszowe i słuchasz niszowej muzyki, to dostaniesz playlistę tak. Więc mi się wydaje, że to jest głównie dlatego, że no po prostu nie ma słuchacza i no troszeczkę musimy się pogodzić z tym, że raczej większych wyświetleń, czy obejrzeń, czy what the fuck nie będzie. Gdzieś tam może jakiś numer kiedyś zażre, ale no, no to też nie ma co liczyć, nie? Robimy swoje i fuck them all. No tak, ale widzisz, druga kwestia, która też może być odpowiedzialna za to, że te wyświetlenia i w ogóle wszystko wygląda tak, jak wygląda, to jest to, że bardzo mocno nam się teraz rozmył ten rap i wy, mimo wszystko, tą płytą wszystko, jesteście, moim zdaniem, osadzeni i tak dosyć blisko tego rdzenia rapowego,
takiego gdzieś tam korzennego brzmienia. I nie czujecie się troszeczkę... Ja odbieram to trochę jako taką niesprawiedliwość, że powiedzmy taka wasza płyta jest wrzucana dokładnie w ten sam worek, w który wrzucone są też bardzo mocno popowo zabarwione produkcje, które one naturalnie po prostu bardziej wpadają w ucho. No i z góry w zasadzie jesteście troszeczkę na straconej pozycji, nie? Gdzieś tam mierząc się z czymś, co wpada w ucho po prostu większości. No wiesz, no, za nami też nie stoi żaden duży label. Za nami nie stoi żaden wielki kanał promocji, nikt nam dokładnie. Jeden za drugim stoi, nikt się nie boi. Nikt nam jakby, wiesz, nikt nam tego w taki sposób mocny nie promuje, nie daje nam pieniędzy na teledyski, nie daje nam ciuchów na teledyski, nie mówi nikomu, o słuchajcie, super style, to są dobre kurwa wariaty, słuchajcie tego, nie? Jakby wszystko sami musimy ogarniać. Owszem, mamy tam jakiś kanał, że nas rzucą i tak dalej, teraz Szpadyzor, wcześniej Unhuman. Ale no, tak by to nie jest, to nadal nie jest ten kaliber promocji, który byśmy dostali, gdybyśmy byli artystą podpisanym, w cudzysłowie, legalnym i tak dalej, płyty by leżały i tak dalej, nie? Oczywiście, że nie masz pewności. Oczywiście, że tak, ale no to wiesz, to jest jakiś tam element, no i tak jak Shu powiedział, no my jakby, my jesteśmy troszeczkę, bardzo mi się podoba to porównanie, tu też troszeczkę przybraguje. Podoba mi się to porównanie, które chyba ukuł Piotr z Apraxii. Chyba on jako pierwszy to usłyszałem to od niego, że my jesteśmy polskim Atmosphere. I bardzo mi się to podoba, bo my sami siebie postrzegamy jako polski Atmosphere. Po prostu ekipa, która robi swoje, mając swoje brzmienie i nagrywając rap dla dorosłego człowieka. Nie gonimy za jakimś tam króliczkiem wyimaginowanym. Po prostu robimy to po swojemu, nie zastanawiając się, czy to chwyci, czy nie chwyci. Po prostu robimy to tak, jak sami to postrzegamy, jak sami byśmy chcieli inaczej. Robimy taką muzykę, jakiej sami byśmy chcieli słuchać. I tyle. Czy to będzie newschoolowe, czy to będzie turschoolowe, czy to będzie suruschoolowe, czy to będzie noschoolowe, to już nie ma żadnego znaczenia. To ma być po prostu fajna muzyka, która nam się podoba i będzie się innym podobała. I w zasadzie tyle, nie? Jak kiedyś chwyci, to chwyci, jak nie chwyci, to nie chwyci i będziemy dalej robili swoje. Z płytą wszystko, zagraliście jeden koncert i było to we wrześniu w klubie Peryskop podczas koncertu premierowego płyty Blade'a, którego również serdecznie pozdrawiamy, tak jak pozdrawiamy wszystkich w zasadzie. Wszystkich pozdrawiamy. Wspominamy tutaj. Kochamy cały świat. I to był jedyny koncert, który zagraliście z tą płytą, czy były jeszcze jakieś inne? Siłą rzeczy był to jedyny koncert, nie graliśmy nic więcej, zresztą tak, no, się, koncert to może trochę za duże słowo, bo zagraliśmy ile? 7-6 numerów? No taki support w zasadzie, nie? No, wszyscy grali takie krótsze koncepciki, może 5. I wiesz, też nie tyle w peryskopie, bo to jest akurat ten peryskop, który jest tak troszeczkę na otwartym terenie i to tyle. Perygrut. Do dzisiaj jestem wściekły za ten koncert, byłem tak z ciebie niezadowolony, o Jezus Maria, po takiej przerwie i takie pytanie. No właśnie chciałem pytać, jak wrażenia, bo tam mieliście dosyć długi rozbrat takich koncertów. Wrażenie miałem negatywne, ale ze względu na swoją formę i brak odnalezienia się troszeczkę po takim czasie i byłem przekonany, że wszystko było źle. Byłem tak wściekły, że musiałem się po koncercie jeszcze przejść kawałek, spalić śmika i dopiero wrócić, nie? Wiesz, o co chodzi. A wcześniej kiedy graliście, jak sięgniecie pamięci? O, fuck! Mogły być Samotuły. Tam graliśmy sporo w sumie koncertów i bardzo dobrze je wspominam. No możliwe, że tak to było. Nie. Czy ten już nie był, jak graliśmy Samotuły? BOK. BOK po labiryncie Babel. To mógł być też jeden z ostatnich. Albo Szamotyły, albo Bok po labiryncie Babel w Eskulapie. To chyba tak by było. Dawne dzieje, dawne. Okej. Okay. Czy jeszcze tutaj jakaś dopowiedź, czy... Nie, dobrze. Słuchajcie, no zbliżamy się tutaj do końca naszego wywiadu. No tutaj pan ma zapytania, co to jest? Czy Hitler miał rację? Ostateczne rozwiązanie kwestii superstyli. Tak będzie się nazywał mój diss na nich. Kmieciaj chyba, uspokój się. Słuchajcie, no pytanie brzmi na koniec tak. Czy nowy rok przyniesie nowe super style? Jest to bardzo wysoce prawdopodobne. Co możemy powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, co tak naprawdę możemy powiedzieć, ale też wiem, że możemy mieć to w dupie, co możemy powiedzieć.
utworów jest masa, jakbyśmy się upali, to byśmy mogli jutro to w zasadzie posłać do masteringu. No ale gdzieś tam wiadomo, są wątpliwości co do pewnych numerów. Utworów jest masa, naprawdę jest dużo numerów i to są tak naprawdę głównie nowe numery, bo mnie tak Grocho trochę wspomniał o tej, że po każdej płycie jest ten okres, że obrzydzenie i tak dalej. Tak ja się rozpędziłem, jakbym nie miał tylu lat ile mam, a nie wiem, 21, nie? I napisałem tego całą masę, bo pracuję też nad solówką. Gdzieś tam są jakieś inne rzeczy, które podkurzałem, podświeżałem, pozmieniałem, że tam wiesz, z jakiegoś starego tekstu wziąłem dosłownie jeden wers i wokół tego zbudowałem całkowicie nowy numer. No to powiem ci szczerze, że tak łącząc wszystko, to tam z 30 numerów by się znalazło. I to taki, gdzie żadnego bym chętnie nie skreślał, nie? Bo wiem ile to włożyłem, nie? Siedząc po nocach pisząc teksty z różnych względów w nocy, nie? A czyli z twojej strony jest dużo, z Andrzeja strony. Czy to są kompletne rzeczy, tak? Teksty od razu już z bitami, czy... Znaczy, na super style jest tym razem sytuacja taka, że po raz pierwszy jest więcej tekstów niż bitów, więc będę musiał nadgonić. Na jego solówce będzie jeden mój bit. Solówce? Bo to nie padło. Tak. Jak? Przecież mówię przed chwilą. Tak? Myślałem, że mówimy o super stylach cały czas. Jest i super style, i solówka. Aha, jest dobra. Tyle materiału, okay. Że będą dwie rzeczy. Także... Właśnie pomyślałem o tym samym. Bartosz Marcin Schulz, solówka. Jest się dużo orzechów, bo później się zapomina, nie słyszę. Tak, no tutaj będzie tutaj troszeczkę inny klimat. Jeden mój beat tylko będzie. A super styli, no mówię, no mamy materiału na tak naprawdę dwa, może trzy albumy? Tak naprawdę mamy już pomysł na jakby... Pytałeś, czy w tym roku będzie nowy album? Tak, będzie. Trzymamy za słowo. Tak, będzie. Moim zdaniem będzie. Mamy już pomysł na następny i mamy już pomysł na jeszcze następny, łącznie z tytułami, także... Okej, ale jak jest pomysł, no to jaki to jest pomysł? To jest jakiś koncept brzmieniowy, to tematyczny? Znaczy, tak, brzmieniowo będzie znowu taki lekki miszmasz jak to u nas, chociaż ja chciałbym, żeby ten kolejny album, którego tytułu jeszcze nie zdradzimy, chociaż już go mamy, tak, na końcu tytułu jest O. Nie jest to gówno. To następny. Nie jest to gówno, nie jest to bydło, nie jest to sadło, ani bagno. Także, jest pewien pomysł brzmieniowy, jest pewien pomysł tekstowy. Możemy zdradzić, że ma to coś wspólnego z czterema elementami, czterema żywiołami. Nie elementami, kurwa, hip-hopu, tylko z czterema żywiołami. Nie podniecajcie się, truskule. Ogień, woda, powietrze... i ziemia. No to faktycznie, będą cztery... Tak właśnie ma być ubrane takie cztery jakby rozdziały. Na czym ma to polegać, to może na razie nie będziemy zdradzać. No i prosta solówka, o której mówię po raz trzeci, a ty słyszysz po raz drugi. Tutaj również tytuł będzie inny, będzie dłuższy, nie będzie w żaden sposób nawiązywał do schematu, jaki sobie wymyśliliśmy przy Superstylach. Nie będzie się kończył na O, jak ja się zastanawiam. Szaleństwo. Nie, będzie się kończył na E. Będzie się kończył na E i będzie miał zdecydowanie więcej wyrazów niż jeden. Numery będą różnorodne, aczkolwiek ludzie, którzy znają mnie, nas, jako Superstyle, mogą być lekko w szoku jak Marysia. Jaki będzie odbiór? Give the shit. W każdym razie robię coś, na czym mi bardzo zależy i co jest w pewien sposób, w każdy sposób bardzo osobiste. No więc no tam dosyć mocno wyżygam siebie, ale również na Superstylach jest dużo takich numerów, gdzie dużo wkurwienia, strachu będzie wyżygane i takiego poczucia mam dość, nie? Także no, jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to będzie można, nie wiem, jakiejś analogii poszukać z mydłem, jeżeli już, nie? Bo ta płyta taka była... Tam dużo nadziei nie było na tej płycie generalnie. Chociaż był tam numer pod tytułem Dobrze. No to z tytułu tylko było Dobrze. No to na tej płycie najnowszej, która się zbliża, noszącej tytuł O, będzie tego też sporo i do tego być może, no tu myślę, że można powiedzieć,
że gdzieś tam się nam pozbierały numery, które nam idealnie przyświeciły, żeby zrobić taki hołd do swojej pierwszej płyty, czyli do źródła. Płyta w zasadzie będzie nazywać się tak samo, tylko że inaczej pisana, tak wiesz, lubimy się pobawić słowem, więc będzie się nazywało źródło, nie? Otwarte. Tak, źródło, duo z włoskiego, no. Duo, dwa z włoskiego, nie? Czy przez to pierwszy mi chodzi. Tam zastanowimy się, to nie jest głupi pomysł, dwa u otwarte, można by to dobrze wykoncypować. No i tam będą takie właśnie brzmieniowo bardzo klasyczne numery i takiego, wiesz, więcej rapu o rapie, powiedzmy. Bo ja to dzisiaj lubię takie rzeczy robić, co popierdolić o tym, że robię rap. Mogę dodać, że ci, którzy bardzo, ale to bardzo czekali na utwór w pełni nowo nagrany na podkładzie z, z pierwszego Hot 16, doczekają się w końcu pełnego numeru na nim. Proszę, możecie oczekiwać. Czy są jakieś plany odnośnie wydawcy? Czy znów to będzie Szpadyzor? Szpadyzor nie był naszym wydawcą. No tak, był kanałem hostingowym, tak? Na był kanałem hostingowym dla naszych utworów na YouTubie. Wydawaliśmy wszystko przy pomocy bardzo wielu dobrych ludzi, którzy postanowili nas wesprzeć na zrzutce, za co do dzisiaj jestem ogromnie wdzięczny. Dzięki temu nam się udało naprawdę, było nie było, nasze marzenie zrealizować kolejne. A bez tych ludzi by się to nie udało, także w zasadzie wszyscy ci, którzy nas wspomnieli na zbiórce, wy jesteście naszymi wydawcami i za to serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że nie żałujecie. Jak będzie przy następnej płycie? Grochu, który pamiętam, że miał średnie nastawienie na początku do tej zrzutki, teraz jest wręcz przeciwnie, wręcz sam o tym wspomina, że zrobić zrzutkę. Teraz z kolei ja jestem taki, czy to znowu nie będzie, wiesz, że bramy, co? Zebrali na płytę i co, teraz nie zabrali na następną, mówię, to robią. To jest takie głupie może myślenie, ale no mam takie poczucie, że może to nie będzie fair. Co się wydarzy, tak naprawdę zobaczymy, nie? Bo gdzieś tam mamy pewne sygnały, że warto wykonać pewien krok, czy on w ogóle jakikolwiek będzie miał rezultat. Nie mamy zielonego pojęcia, ale no gdzieś tam coś tam, jakieś światełko w tunelu, takie delikatne migocze, nie? Żeby to się nie okazało, jak nie wiem, gdzie jest Nemo, że światełko było, a się okazało, że to jakaś kurwa murena czołowa, czy chuj nieco. Nie oglądałem niestety. No. Nie oglądałeś, gdzie jest Nemo? Jaki lamus tej. Jak można nie oglądać bajek tej? Nie, oglądałbyś, gdybyś nie miał dziecka? No, oglądałem to, jak nie miałem dziecka. A, przecież to jest... Widzisz, jestem... Dobra, stary, filmowcy no. Się znaleźli. No dobrze, słuchajcie. Uprzejmie wam dziękuję w takim razie za rozmowę. KMC Blender Rap.pl, ze mną dzisiaj Szulaszczu Groch, super style. Sprawdzajcie płytę, wszystko i czekamy na kolejne produkcje. Yo, dzięki serdeczne. Wytrzymaj się do końca, to jesteście nieźli. Jau!